Hej, zapraszam Was dzisiaj na Get Ready With Me. Mam parę nowości, które chcę przetestować. Chcę trochę też po prostu z Wami sobie pogadać. No i wychodzę dzisiaj na zakupy, bo jutro idę na event. I absolutnie nie mam żadnej inspiracji na jakieś ubranie się na jutro. Tak więc stwierdziłam, że zacznę od makijażu. I może to robienie makijażu tak mnie wprowadzi w taki bardziej zainspirowany stan. Ogólnie też się, jak co to nie dziwcie, że mam dzisiaj taki mech humor, bo mam wrażenie, że po prostu ciśnienie jest jakieś takie niskie. Ogólnie to wszystko jest u mnie dobrze, dobrze się czuję, jestem wyspana, wszystko spoko, ale jakoś tak pogoda się zepsuła i mam wrażenie, że właśnie przez to ciśnienie ja też jestem taka trochę przyspana. Zaczynamy od produktu, który ostatnio ratuje mi absolutnie życie, ponieważ mam odrosty. Nie wiem, czy to widzicie. To spokojnie ze 3 cm tego odrostu jest i przy tak ciemnych włosach jest to bardzo nieestetyczny efekt. W zeszłym tygodniu kręciłam filmik z fryzjerem i właśnie tam robiliśmy taką mega fajną fryzurę festiwalową. No i pojechałam na to kręcenie z odrostem, bo nie miałam czasu się umyć do fryzjera i właśnie tam odkryłam spray do błyskawicznego retuszu odrostów. Ja mam akurat z L'Oreala, to jest najciemniejszy kolor, ale z tego co wiem jeszcze Sajos chyba ma też taki produkt, ale nie mogłam go znaleźć nigdzie w Rossmanie, tak więc kupiłam tego L'Oreala, to jest jakieś tam 20 parę złotych. Pojemność jest niestety bardzo mała, więc ten produkt wystarcza zaledwie na parę razy, no ale wystarczy na tyle długo, żebyście się doczekały swojej wizyty u fryzjera, w tym czasie wyglądały jakoś tak sensownie. I używam ten produkt teraz, a nie po użyciu makijażu, ponieważ no, ten aplikator się wydaje precyzyjny, ale on nie jest precyzyjny. Ten produkt się rozprzestrzenia też na twarz i na ubrania, tak więc moim zdaniem trzeba sobie te odrosty naprawiać przed nałożeniem makijażu. No i najlepiej jest zakryć czymś ciuchy, żebyście nie mieli piegów na ubraniach. Ja tutaj mam akurat mój szlafrok, on jest już do prania, tak więc idealna sytuacja. No i warto sobie jeszcze zakryć czoło, bo to dosyć brudzi. To jest właśnie mój sposób, aby dotrwać do wizyty u fryzjerki i dzięki temu nie muszę do niej chodzić co te 4-5 tygodni, tylko mogę chodzić normalnie co 2-3 miesiące. Nie wiem, czy pamiętacie mojego zdewastowanego beauty blendera, ale stwierdziłam, że to jednak trochę nie wypada używać takiego narzędzia, więc dzisiaj właśnie będziemy testować nową gąbkę z firmy Boho Beauty. Ja tutaj dostałam od nich w paczce 3 różne gąbki, tu mam jeszcze jakąś taką małą, ściętą, ale ja jestem jednak fanem klasyki, tak więc mamy taką mega mięciutką, klasyczną gąbkę. Po powrocie z Chorwacji okazało się, że mój Smashbox jest tak mniej więcej o 1 000 000 tonów za jasny teraz. Tak więc, żeby trochę ten podkład dociemnić, mieszam go z Maybelline Fit Me numer 220. I ten podkład jest bardzo ciemny, bardzo oliwkowy, tak więc to naprawdę pięknie wygląda. No i razem super te podkłady współdziałają. Ostatnio na kanale i perfumy wyszły moje 3 filmy, które nakręciłam z nimi. I od tego czasu dostaję od Was dosyć dużo pytań o to, jak to wszystko wyglądało tak od kuchni, jak się wtedy czułam i czy jestem zadowolona z tej współpracy. I powiem Wam, że byłam strasznie zestresowana, ale jak już przyjechałam na miejsce, to się okazało, że jesteśmy w prześlicznym studio. W tym studio w ogóle były takie mega vintage'owe krzesła, obite skórą. Na takich nogach, jak są teraz modne, skośnych, metalowych. I ja normalnie cały czas kręcę te filmy, rozważałam, jak ja mogę podwędzić te krzesła, bo straszliwie bym chciała mieć takie krzesła do siebie, do mieszkania. No ale oczywiście nie miałam jak tych krzeseł ukraść, a nie chcieli mi ich odsprzedać, bla bla bla. Tak więc wyszłam taka dosyć zasmucona pod tym względem. To studio, w którym kręciliśmy, było piękne. Miało tam tyle ślicznych rzeczy. Kanapa, jakaś szafka, właśnie lustra różne. Te krzesła, tyle rzeczy, które bym chciała ukraść, że szok. Cały czas musiałam się powstrzymywać, żeby tam czegoś do torebki sobie właśnie nie wcisnąć. Tylko, że był jeden problem. W tym studio jedyne ogrzewanie to była taka mega głośna dmuchawa, którą musieliśmy przez ten dźwięk właśnie, przez to, że psuła dźwięk, wyłączać do nagrań. Tak generalnie to nie byłby żaden wielki problem, gdyby nie to, że tego dnia na dworzu było 5 stopni, studio miało z 5 metrów wysoki sufit i było nieogrzewaną, starą, taką pofabryczną budowlą. Tak więc kręciliśmy każdy film
po 3 godziny, bez żadnego ogrzewania. I cała ekipa siedziała w kurtkach, czapkach, szelikach, a ja siedziałam w sukience z dekoltem do pępka przez 3 godziny, bez żadnego ogrzewania w tym budynku. Mówię wam, to było takie wyzwanie dla mnie, żeby pomimo tego, że mi się tak ręce trzęsły, robić wszystko spokojnie, wiecie, w taki miły sposób, żeby po prostu udawać, że nic się nie dzieje, podczas ja po prostu walczyłam o życie. 3 filmy jednego dnia, czyli kręciłam 9 godzin, 3 różne makijaże, zmywałam, robiłam następny, zmywałam, robiłam następny i naprawdę jeszcze do tego ta temperatura. Powiem wam, że dałam radę tak naprawdę tylko dlatego, że ekipa była po prostu cudowna. Oni naprawdę byli świetni. Nie dość, że byli bardzo profesjonalni, to jeszcze byli po prostu na każdym kroku wspierający, pomagający. I tak naprawdę to właśnie dzięki nim jakoś dałam radę te 9 godzin ciągle gadać, ciągle się skupiać, utrzymywać taką pozytywną atmosferę. Tak więc zapraszam was do obejrzenia tych filmików. Dajcie znać, co uważacie. Do korektora tutaj użyłam pędzel właśnie z tego Boho Beauty. On ma numer 130V Petite Concealer. Super precyzyjny. Już się nie mogę doczekać, aż będziemy nim docinać brwi, bo już teraz widzę, że ten języczek to będzie genialne narzędzie do cutcreasów, do docinania brwi i wszystkich takich innych precyzyjnych prac. Naprawdę to włosie i ten kształt idealnie ze sobą współpracują, zresztą się ze mną współpracują, z moim makijażem. Tak jak widzicie, nałożyłam bardzo mało podkładu, nawet tutaj nie mam do końca zakrytych pryszczy, nałożyłam też bardzo mało korektora, ponieważ to jest taki bardziej makijaż dzienny. W sumie wychodzę dzisiaj tylko na te zakupy, a potem wracam do domu i mam jeszcze tutaj sporo jakiejś roboty takiej czysto domowej, żeby po prostu ogarnąć chatę. Tak więc nie potrzebujecie jakiegoś mocniejszego makijażu. Dobra, teraz zapudrujemy twarz pudrem z L'Oreala. Do tego pudru używamy numer 101 z Boho Beauty. I ten pędzel jest z włosia koziego, przez co pachnie totalnie koza. I ten zapach nie jest miły, więc mam nadzieję, że... Ja już ten pędzel myłam, a ten zapach i tak pozostaje. Tak więc mam nadzieję, że po jakimś czasie używania, w zetknięciu się z moimi kosmetykami, ten zapach odejdzie, bo w tym momencie, no, to jest naprawdę obrzydliwy zapach. A jednocześnie... Ten pędzel jest miły na 100%. Cudowny, ale ten zapach? Dziwny. Teraz możemy przejść do brwi. I tutaj ja ostatnio używam tak naprawdę na co dzień kredkę z Vibo, ponieważ kredki są bardzo szybkie, łatwe w użyciu, ale zastanawiam się, bo dzisiaj mamy do przetestowania ten pędzel 302 Angled Liner i on się wydaje idealny do brwi, tak więc jednak sięgam po pomadę. Oczywiście tutaj będzie pomada z Vibo numer 2. Jak uda mi się ją znaleźć? Znalazłam! Sukces! Kolejny dzień udało nam się przetrwać na froncie w moim bałaganie. Zobaczymy, wiecie co? Ten pędzel ma bardzo długie włosie. Ja zazwyczaj używam pędzle trochę krótsze, przez co one są sztywniejsze i ma się większą kontrolę nad tym, jak ten produkt się rozkłada. Ale nie oceniajmy po okładce, najpierw damy mu szansę. Pierwsze linie pociągną bardzo, bardzo precyzyjnie. Tak więc w tym momencie sytuacja wydaje się bardzo fajna. Właśnie znalazłam w szufladzie bronzer, którego szukałam już od 2 tygodni. Myślałam, że go po prostu zgubiłam. I patrzcie, znalazłam moją Bahamę Mamę z The Balm, tak więc dzisiaj użyjemy to jako bronzer. Ale normalnie tak się cieszę. I do tego bronzera używam pędzel numer 112 Angled Brush. Też jest z tego koziego włosia i również dziwnie pachnie. Ktoś mi puka, czekajcie, idę otworzyć. Moja siostra właśnie wychodzi na swoją ostatnią maturę, no i poprosiła mnie, żeby mi pomogła zapiąć kiecę.
Tak więc wracamy do tego konturowania. Ogólnie gdyby nie ten zapach, to ten pędzel dostałby ode mnie 10 na 10, bo naprawdę jest przemiły w dotyku, ekstremalnie miękki, a jednocześnie świetnie blenduje i ma się poczucie naprawdę pełnej kontroli nad tym produktem. No tylko, że ten zapach jest taki Ja zawsze też trochę tym bronzerem wjeżdżam na szyję, żeby nie było tak, że twarz jest taka wykonturowana, a na szyi jest tak gładko. Tak więc trochę po tej stronie bronzeruję, trochę tutaj i to jakoś tak, wiecie, jest potem bardziej spójne, bardziej się schodzi. Oczywiście trochę konturuję czoło. Bahama Mama to jest jeden z najpiękniejszych kolorów bronzera na świecie. Jeżeli macie właśnie żółtą, oliwkową cerę, to polecam. Nos wykonturujemy bronzerem z Nabli. On się nazywa Gotham. Bardzo taki zimny, szary, jasny kolor. I przez to, że jest taki jasny, to jest idealny na nos, ponieważ nie da się zrobić nim krzywdy. I to jest najważniejsze. Nos jest tak widoczną częścią twarzy, że każda plama, nierówność na nosie to jest absolutnie dramatyczna wpadka. Tak więc polecam Wam właśnie takie jasne, szare bronzery. I mój pędzel to będzie numer 204. I to jest typowy pędzel do blendowania powieki, do blendowania załamania. Ale ja uwielbiam używać pędzle do oczu właśnie na nosie. Na powieki nałożyłam paint pod Zmaka. No i teraz przechodzimy do testowania tych trzech pędzli. Wyglądają bardzo apetycznie, no ale tak jak wiecie, wszystkie takie moje ukochane pędzle radzą sobie z blendowaniem cieni na mokrej bazie. Tak więc nie zapudrowałam tej bazy i zobaczymy, czy sobie chłopaki dadzą radę. Już teraz widzę, że ten pędzel, czyli numer 212, bardzo przypomina numer 217 z Maka. Jest odrobinę chudszy. Tak, o tutaj, ma troszeczkę mniej jakby włosia, ale jeśli chodzi o kształt, to już teraz widzę, że się na pewno dogadamy. Natomiast te dwa pędzle musimy przetestować. Mam dzisiaj znowu ochotę na paletę z Nabli, tak więc zaczynamy od tego bardzo jasnego, jaki to jest kolor w sumie? Taki jakby lekko morelowy. Whatever. W każdym razie zaczynamy go blendować. Ojejku, on jest strasznie jasny. Ten kolor jest na mojej skórze absolutnie niewidoczny. Dobra, miałam nadzieję, że zrobimy taką lekką chmurkę nim. Ale to odpada. Odpada. Nałożę teraz odcień Gea. On tutaj już będzie wyraźnie widoczny na skórze. Teraz wracam z tym jasnym cieniem i blenduję tutaj brzegi tym mięciutkim pędzlem. Ten pędzel, czyli numer 212, jest bardzo podobny do pędzla z Maka i uwielbiam właśnie w tych pędzlach to, że z jednej strony są szerokie, a z drugiej bardzo wąskie, dzięki czemu po pierwsze są świetne do blendowania powieki, a po drugie idealne do wykańczania dolnej linii rzęs, ponieważ mają właśnie te dwie strony, dwie grubości, zależnie z której tam właśnie strony spojrzysz, to dają nam możliwość wykończenia całego makijażu tym jednym pędzlem. Do rozświetlenia wewnętrznego kącika używam pędzel numer 220, taka mała, precyzyjna kuleczka. No i oczywiście rozświetlacz Anastazja. Och, mam od Was dużo pytań, czy ten rozświetlacz jest lepszy od Becky Cosmetics, czyli od Opal albo Moonstone. Jest lepszy, to wykończenie jest dużo, dużo piękniejsze, a Becka ma moim zdaniem jeden z najpiękniejszych wykończeń na świecie, naprawdę jest cudowne, cudowne mają rozświetlacze. A mimo to, to jest jeszcze lepsze. Kolejna nowość, którą ostatnio testuję, to jest eyeliner ze Smashboxa. On jest wodoodporny, no i tak jak widzicie, jest to pisak. Ja generalnie pisaku zawsze unikam, ale ten podbił moje serce. Używałam go już chyba z 3 razy. Za każdym razem był autentycznie wodoodporny, a wsadziłam go tutaj dosłownie wszędzie na linię wodną, w wewnętrzny kącik. Tak więc ten produkt naprawdę robi to, co obiecuje, plus jest super precyzyjny i w tym pisaku zbiera się mnóstwo produktu, tak więc nie musicie nim ciągle wstrząsać, ciągle. On naprawdę raz wstrząśnięty zupełnie wystarcza, żeby skończyć całą kreskę. Kolejna nowość to będzie tusz ze Smashboxa. On się nazywa Fanned Out Mascara, czyli właśnie dostarcza nam taką mega małą, bardzo precyzyjną silikonową szczoteczkę, która pozwala nam bardzo wysoko i mocno
podepchnąć rzęsy do góry. Szczoteczka od tego tuszu jest cudowna, to jest mój ulubiony typ, no nie mogę tej jej nic zarzucić, nic więcej w życiu nie pragnę, tylko taką szczoteczkę, ale jeżeli chodzi o trwałość, to ja nie wiem jeszcze jaki on jest, bo to jest właśnie w tym momencie mój pierwszy raz z tym tuszem, tak więc dam wam znać pewnie może za jakieś 2 tygodnie, tydzień. Kocham ten zapach. Naprawdę. Jest bardzo słodki, bardzo intensywny, ale na taki śliczny, ślicznie wiosenny. Robiąc ten makijaż, tak powoli czuję, jak wraca mi jakieś takie, taka inspiracja do życia, tak więc wydaje mi się, że rzeczywiście dzisiaj na tych zakupach będę miała pomysł, w co tutaj się ubrać. W ogóle mam już kupione bilety na openera, tak więc oficjalnie, tak strasznie się cieszę, oficjalnie już mogę powiedzieć, że w tym roku również będę na openerze. Nie ma może jeszcze jakichś takich, zbyt wielu jakichś takich artystów, na których mega czekam, ale wiecie, ja nie chodzę na openera ze względu na artystów, tylko chodzę tam ze względu na po prostu fajną atmosferę, fajny event. Uwielbiam ten festiwalowy klimat, więc niezależnie od artystów i tak by poszła, i tak zawsze chodzę. No więc mega się cieszę, że już udało mi się te bilety zaklepać i że będę tam. Tak więc jeżeli wy będziecie na openerze, to oczywiście dawajcie znać. Będziemy się pewnie spotykać, tak jak w zeszłym roku, gdzieś tam na jakimś piwku albo jedzeniu, cokolwiek. A już tak strasznie się cieszę. I teraz zastanawiam się, czy do tych oczu robimy nable zen, czyli taki to będzie ładne połączenie. A druga opcja szminkowa to jest Eveline 01 Oh My Lips. Te szminki są słabe, ale ta jedna ma piękny kolor. Tak więc to jest taka albo taka. I teraz, żeby wykończyć ten makijaż ust, używam pędzelek numer 401 Librush. Wydaje się bardzo fajny, bardzo taki precyzyjny, dosyć duży jak na pędzel do ust, czyli powinien być idealnie w moim stylu, bo ja lubię właśnie takie duże pędzle. Przez to, że jestem teraz opalona, to w tej szmince mam wrażenie, że jestem na skraju Karyny, a po prostu ust nude. I teraz właśnie zapraszam was do komentarzy. Powiedzcie mi, co wy uważacie tej szmince. Czy ona według was ma sens? Miałam jaśniejszą skórę, to wyglądałam w niej chyba lepiej i czułam się też lepiej. A teraz mam takie lekkie... blado. Coś tu jest blado. Teraz możemy sobie krótko podsumować dzisiejsze produkty. Przede wszystkim te pędzle. Jestem zachwycona pędzlami do korektora, do brwi i tym pędzlem numer 212. On jest po prostu genialny. Super wszechstronny, tak jak zresztą widzieliście. Cały ten makijaż jest praktycznie wykonany tym jednym pędzlem. No i pędzel do ust również jest świetny. Pozostałe pędzle do oczu również zrobiły na mnie świetne wrażenie. Mają przemiłe włosie. W ogóle się nie sypią. Są bardzo, bardzo ładnie wykonane. No jestem ogólnie zakochana. Natomiast te pędzle z koziego włosia są super do makijażu. Okropne do wąchania. Ja jeszcze dam im trochę czasu, parę razy je pewnie wymyję, poużywam i mam nadzieję, że ten zapach przejdzie, ale jeżeli nie, to niestety dla mnie odpadają. Dalej mamy nowości ze Smasha. Tusz ma świetną szczoteczkę, trwałość zobaczymy. Eyeliner jest genialny, bardzo, bardzo wam go polecam. A właśnie, i jeszcze mamy gąbkę, tak, ona już normalnie pachnie, gąbkę z Boho Beauty, świetna. Jestem zakochana w tej gąbce, jest po prostu przemiękka. Tak więc mój makijaż dzisiejszy, codzienny jest skończony. Jak zawsze zapraszam was do komentarzy. Dajcie znać, czy też malujecie się kolorami na co dzień. To jest dla mnie dosyć ciekawe. W sumie ile osób do pracy, do szkoły, na studia sięga po kolory, a nie po brązy. Tak więc komentarze są wasze, wbijajcie też na Insta, Face'a, no i subujcie. Dzięki wam za oglądanie, widzimy się następnym razem, cześć!